naszym studiu jest już Wojciech Biedroń, portal w polityce.pl. Witaj, Wojtku. Dzień dobry, witam. Porozmawiamy o zapominalskich. No tak, rzeczywiście. Dziś w portalu w tym momencie wisi na tak zwanej czołówce, czy jako główny materiał. Mamy newsa rzeczywiście o panu prezesie Sądu Okręgowego w Świdnicy. Pan prezes przy współudziale wrzasków, krzyków mediów oraz Stowarzyszenia Sędziowskiego Justicja został odwołany ze swojego stanowiska kilkadziesiąt godzin temu. Przestał być prezesem Sądu Okręgowego w Świdnicy, więc natychmiast powstał krzyk: zemsta Ziobry, zwalniają faksami i tak dalej. Dobrego, uczciwego człowieka, taka idzie narracja. Dotarliśmy do informacji, z których wynika, że pan sędzia no, ma sporo kłopotów ze swoim oświadczeniem majątkowym, gdzie zapomniał wpisać między innymi papierów wartościowych na kwotę, mówi się, około 300 tysięcy złotych. Kiedy zapytany przez rzecznika dyscyplinarnego, dlaczego tego nie wpisał, stwierdził, że on to przeoczył. No, nie jest chyba tak źle, skoro człowiek w środowisku sędziowskim, kiedyś mówiła Małgorzata Gersdorf, że za 10 tysięcy złotych to dobrze można żyć tylko na prowincji, a tymczasem się okazuje, że pan prezes sobie zapomniał o 300 tysiącach złotych. Takie drobne, no. To jest budujące rzeczywiście, a to mi jako żywo przypomina historię prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który też zapominał o wpisywaniu różnych rzeczy, głównie mieszkań, swoich nieruchomości. Tak. Ile ich miał, to trudno powiedzieć. Prawdopodobnie. A nie masz wrażenia, że on sam nie wie do końca? Mógł nie wiedzieć. I on się tłumaczył w czasie jednego z przesłuchań, że no, miał tyle rzeczy na głowie i rzeczywiście no, fakt zakupu jednego z mieszkań zatarł mu się w pamięci. No, pamiętamy też, jak pan Andrzej Walc stwierdził, że nie powiedział małżonce o kilku milionach złotych spadku, bo nie rozmawiał o takich rzeczach w domu. No. Dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają. Pan sędzia będzie musiał, rozumiem, no będzie, o tych jest, pieniądzach jest oczywiście postępowanie dyscyplinarne, będzie musiał to wytłumaczyć, rzecznik będzie musiał wyciągnąć z tego wnioski. Jakie zobaczymy, nikt nie skazuje pana sędziego już z góry i tak dalej. Niech to wyjaśni. Natomiast to pokazuje też taką jedną kwestię, o której my przecież piszemy cały czas. Opinia publiczna otrzymuje prosty przekaz dnia. Zły minister Ziobro zwalnia wspaniałych sędziów, prezesów i wsadza tam tak zwanych swoich. No to wszystko okazuje się, kiedy się temu przypatrzymy, no okazuje się nieco inne. Zresztą kwestia oświadczeń majątkowych sędziów to kwestia, która już od ponad roku tak naprawdę budzi bardzo wiele kontrowersji. Przypomnę tylko, znany wszystkim sędzia Waldemar Żurek stwierdził, że on nie upubliczni swojego oświadczenia majątkowego, bo mu na to pozwolił prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie. No to efekt będzie taki, że jeżeli wejdzie, bo to warto powiedzieć, ustawa dotycząca jawności życia publicznego, nie będzie już żadnych wykrętów. Każdego sędziego w Polsce, od sądu rejonowego po KRS, będzie dostępne oświadczenie majątkowe w internecie. Każdy będzie mógł sprawdzić. O skandalu w sądzie w Świdnicy, bo chyba możemy już mówić, no, już o skandalu, można mówić o skandalu. Na czołówce portalu w polityce.pl, a niebawem kolejna informacja, kolejna wiadomość, do której kolejna sprawa, którą zajmuje się Wojtek na bieżąco, czyli komisja weryfikacyjna, jej prace, dzika reprywatyzacja w Warszawie i kolejna nieruchomość Lutosławskiego. 9 trwa posiedzenie komisji. Tak, no, można powiedzieć, że na chwilę z tego posiedzenia wirtualnie wybiegłem. Tak, rzeczywiście to jest kamienica, którą w 2014 roku przekazano, rzeczywiście wiele na to wskazuje, prawowicie tej spadkobierczyni. Natomiast kłopot polega na tym, że na 3 miesiące przed przekazaniem tej kamienicy miasto skończyło tam generalny remont z wymianą dachu, okien, instalacji, ciepła, woda, elektryka, wszystko. Wszystko zrobiło miasto, przekazało tę kamienicę nowej właścicielce, ale kompletnie się z tego remontu nie rozliczyło. Znaczy, ta właścicielka powinna przynajmniej partycypować w kosztach, które poniosło miasto w trakcie remontu. Mało tego, to jest kamienica, po której w 1945 roku, kiedy w styczniu wchodzili Sowieci do Warszawy, to okazało się, że z tej kamienicy ledwie został kawałek parteru. To była, wszyscy znamy film Morze Ruin, prawda? Dokładnie tak to wyglądało. Państwo polskie odbudowało tę kamienicę praktycznie od podstaw. Wsadziło tam rzeczywiście, można powiedzieć, już w tym momencie miliony złotych. Tymczasem robi prezent tej nowej właścicielce. I tu zaczynają się kłopoty. Już z tych zeznań, które za moment będą już u nas na portalu, serdecznie państwa zapraszam, jakaś taka przerażająca, mroczna historia tego, co się działo po przejęciu. Kto zeznaje? No, zeznaje w tym momencie lokatorka, wieloletnia lokatorka tej kamienicy,
która rzuca nowe światło na tym, co się działo po przejęciu przez tę panią nową właścicielkę tej kamienicy. Okazuje się, że ludzie zaczynali przechodzić gehennę. Z 320 zł czynszu nagle musieli płacić ponad 1000 zł. Ale to jest jeszcze nic. Okazuje się, że ta nowa właścicielka wraz z mężem i rodziną miała dokonywać jakichś potwornych rzeczy, jeśli chodzi o lokatorów. Mówi się o pobiciach, mówi się o wleczeniu, to już cytuję w tym momencie, wleczenie po betonie człowieka chorego na cukrzycę, wyrzucanie z mieszkań, zabieranie emerytury, chowanie dowodów osobistych, włamywanie się do mieszkań przy kompletnej bierności policji. To też bardzo ciekawe. I pamiętajmy, że my mówimy już o roku 2014. Kiedy o procesie reprywatyzacji wiedzą wszyscy, mało tego, kiedy o prawach lokatorskich i tego typu sytuacjach w innych przejmowanych kamienicach, no krzyczą, piszą media z różnych stron, znaczy różne media, nie tylko, jak kiedyś tylko jeden tytuł, więc... No to pokazuje, jak bezkarna ta mafia się czuła. Znaczy to pokazuje też tę taką straszliwą twarz, bo my mówimy o milionach, o przekrętach, o zatrzymaniach, to są wszystko kwestie niezwykle ciekawe, ale wydaje mi się, że to dzisiejsze posiedzenie jest takim trochę hołdem oddanym lokatorom. Gdzie lokatorzy mogą przyjść, już wielokrotnie zeznawali przy innych sprawach, ale w tej sprawie ta historia jest wyjątkowo przerażająca i już chociażby ten fakt, kiedy jest jeden z lokatorów człowiek chory na cukrzycę, zostaje wywleczony z mieszkania, ciężko pobity, a w jego mieszkaniu zmieniane są zamki i on nie ma na przykład dostępu do leków przeciwko cukrzycy. To już wystarczy, żeby pokazać przed sekundą dosłownie. Komisja pokazała zdjęcie tego lokatora, pokrwawionego, zmasakrowanego, jak twierdzą inni lokatorzy, właśnie przez nową właścicielkę, oczywiście przy całkowitym braku jakiejkolwiek reakcji również władz miasta. Dziś zresztą będzie zeznawać taka urzędniczka, powołano taką instytucję w ratuszu, takiego rzecznika lokatorów reprywatyzowanych kamienic. No to zobaczymy, co będzie miała do powiedzenia właśnie tym ludziom, którzy byli po prostu, mówiąc, przepraszam, bo inne słowo nie ciśnie mi się na usta, po prostu zwyczajnie gnojeni po prostu przez bezwzględnych kamieniczników. Śledźcie państwo to, co dziś dzieje się na komisji weryfikacyjnej, na jej posiedzeniu. Wojtek na bieżąco to dla państwa relacjonuje, a jak mało kto wie, jak wyglądają wszystkie prace komisji weryfikacyjnej. I o jeszcze jednej kwestii chcieliśmy państwu powiedzieć, niezwykle smutnej, bo wczoraj wieczorem dotarła do nas wiadomość, że zmarł pan Antoni Krause, wybitny reżyser, wybitny Polak, wspaniały, ciepły, dobry człowiek. Ten, kto go poznał, kto choć raz miał okazję z nim porozmawiać, musiał się natychmiast o tym przekonać. Na portalu kilka wspomnień pana Antoniego i wywiad z 2012 roku udzielony braciom Jackowi i Michałowi Karnowskim w tygodniku Sieci. Niczego tak naprawdę nie potrzebuje do życia poza prawem do życia w prawdzie. Bardzo ciekawą rzecz, taką wzruszającą, napisałeś ty wczoraj bodajże na swoim profilu na Facebooku, o tym, że nie miałeś okazji poznać go wcześniej, ale kiedy już poznałeś, opisujesz tę relację. Znaczy, ja rozmawiałem z panem Antonim tylko raz, pamiętam, to chyba było przy okazji premiery Smoleńska. Uderzyła mnie w tym człowieku niezwykła skromność. Taka niezwykła temu światowi jednak celebryckiemu, prawda, filmowców, aktorów, ludzi z pierwszych stron gazet, uderzyła mnie ta jego i pokora, taka niezwykła pokora i otwartość do ludzi. Ja pamiętam, kiedy były różne kontrowersje, ataki na film Smoleńsk, prawda, to się nie podobały zdjęcia, to się nie podobali aktorzy i tak dalej. I on zresztą... On miał wielki żal, tak, przy okazji tego filmu do różnych bo ludzi. Bo ten film nie wyszedł tak, jak on chciał, on wiedział, że się tym filmem żegna z widzami. Znaczy, ale mi się tak wydaje, ja patrzę na ten film też z perspektywy kilku lat, wiemy więcej na ten temat. Ja myślę, że prawda się obroni i gdzieś na końcu to pan Antoni będzie zwycięzcą, a nie ci, którzy na niego pluli. Będzie, bo choć zamysł artystyczny nie został zrealizowany, to jest ważny film, bo porusza bardzo ważne kwestie. Dobra. Bardzo dziękuję, Wojciech Biedroń. Zapraszamy na portal w polityce.pl. Ja państwu dziękuję za tę wspólnie spędzoną godzinę. Dochodzi 11:00, za moment serwis informacyjny, a po serwisie jeszcze się zobaczymy.